Okej, okay. Ekran się pojawi dopiero kiedy wejdę w niego. I to jest to, on tu się będzie co jakiś czas tak ścinał, bo niestety wtedy sobie modyfikuje poziomy głośności. To jest tak, ja się nazywam Maciej Makuła, to jest złodziej. Złodziej, który co? Którego każdy już pograł, oprócz mnie podejrzewam, ponieważ premiera oficjalna europejska została przełożona na później w stosunku do światowej, co oznacza, że każdy sobie mógł ściągnąć z torrentów albo legalnie zagrać, będąc w Stanach, ewentualnie coś tam przekręcając ze swoim IP. Tyle. No i co tu można powiedzieć, kto coś nie wie? Ja jestem przekorny, więc w większości tych muminów, fanboyów pierwszych dwóch, a nawet trzech złodziejów, którzy nie pamiętają oryginałów, gra jakoś się nie podoba, ich bulwersuje, więc będę się starał doszukać czegoś dobrego. Też może cicho jestem. Nie, gra jest głośna, nie, ja jestem cicho. Niestety złodziej to jest jedna z tych gier, które nieźle daje. Nie wiem, technicznie wydaje się ok. Ludzie mówią, że są. Ludzie mówią, że są problemy z jakimiś tam płynnością, ale to sprawdzimy w trakcie. Wszystko chodzi na Unrealu, więc powinno chodzić dobrze. I pograłem parę sekund, więc już mogę powiedzieć, że to nie jest to oryginalne FIFA, ale podobno kilka etapów jest zrobionych tak samo. Ktoś mówi, że menu klatkuje. Ciekawe, nie powinno. Ale to zaraz sprawdzimy. Dobra, co tu jest fajnego w tej grze? Że każdy frajer może sobie ustawić dowolny ten poziom trudności i wyłączać różne rzeczy. Chyba się tym każdy jara. To są klasyczne tryby FIFA, to tak, poziom trudności są te klasyczne, czyli na przykład zapis po ukończeniu rozdziału. Ja to wyłączam, bo mi to nie jara. Brak koncentracji brzmi ok. To są te jakieś takie cuda rodem z tego, z Splinter Cell Conviction. Tylko powalenia z ukrycia. Bardzo fajne, to brzmi logicznie. Nokautujemy bez celownika. Nie pamiętam, w oryginale był celownik? Nie było. Był taki, ale miał celownik na łuku. Mamy więc włączone bez celownika, tylko strzały specjalne, bez sensu. Brak jedzenia i maków. Jedzenie jest bez sensu. To widział, żeby jedzenie poprawiało zdrowie w tak krótkim czasie, bez obrażeń. I średnio rzecz biorąc, misja zostaje przerwana. Gdzie tu logika? Drogie wyposażenie. Spowolniony ruch. To brzmi fajnie. To brzmi spoko. Nerwy ze staj. To jest, że jak gramy, to nic się po tym nie dzieje. Pytanie, co dają te punkty? Dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Bez ulepszeń. Ulepszenia są wyłączone. Nie chcę. Bez zabijania i ogłuszania. Bez sensu. Bez alarmów. No nie, alarm to jest przykro i tyle. Punkty wymieniasz w Tesco. Właśnie pani się zawsze pyta, czy zbieram punkty. Potwierdzam to. Po rozpoczęciu nie można. Spoko. Tyle, zaczyna się całkiem słodko. Jeśli uda mi się teraz dopchać do pogłośnienia tego wszystkiego, to wam usłyszycie nawet coś więcej. O, jest. Dajmy tak na pół głośności. There's one thing the city's taught me. You can put a price on anything. Secrets, reputations, a life, and trust. If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? No i to jest prolog, nazwiemy to. Podzielę ten materiał na kilka części. Prolog niestety jest ciężki, ponieważ trzeba grać tak jak gra przykazuje. I to jest takie słabe troszeczkę moim zdaniem. Teraz tak, czy ja wyłączyłem... Tak, nie wyłączyłem tego. Te podpisy można wyłączyć, natomiast... One pomagają zlokalizować elementy interaktywne. Oj, faktycznie dużo wolniej się wreszcie poruszam, jak się skradam. To jest spoko. Tyle. Obudź pana. Nie chcę to zrobić tak. Ja się będę grał, czyli wczuwał i tyle. Będę zbierał. Podoba mi się to, że jak zbiera wszystko, no bo tu kradniemy, nie? To widać, jak to podnosi. To nie jest jakaś tam magiczna moc Jedi, tylko faktycznie. No i ładnie. Porusza się wolno.
drepce jakoś tak śmiesznie, no ale jednak. Coś tu leży wartościowego? Nie. Ukradnij obraz z gołą bawą. Jasne, bardzo chętnie. Tylko sobie zbieram. Lepkie łapy złodzieja. Tyle. No tutaj w trakcie tego tutaj, jak to się nazywa? Wstępu dowiecie się wszystkiego. Misja jest potwornie liniowa i gdyby miało się na jej podstawie oceniać, co pewnie większość zrobiła, to gra byłaby taka sobie. Nie ma tak co sensu wolno chodzić. Chyba mnie aż tak bardzo nie słychać. Ale to będzie dużo trudniej. Podoba mi się to grzebanie w tych szafkach. Że odbiera, że otwiera, znaczy się przeszukuje. Itd. itp. Ciekawe, czy NPC będą się pokapowywać, kiedy zobaczą otwartą szafę. Warto sprawdzić. Tak, w podpowiedzi psują Magdalena. W oryginale potem wszystkie badziewia świeciły, więc błagam. Były podświetlane. Czyli ja po prostu nie znam klawiszy, o to chodzi. Mam wyłączone podpowiedzi, nie? I nie wiem, jak, nie wiem, którymi klawiszami co się robi. Wiem, że z tym jest problem, zwłaszcza w samouczku, ponieważ... jak to się mówi? Już raz go przechodziłem, nie wiedziałem, co zrobić w pewnym miejscu. A z tym po prostu będzie płynniej. No i tyle. Zamykaj z szafy, bo strażnicy się kapnią. Aha. No to nie ma strażników, to jest taki... Kość jest spity, więc... Cokolwiek bym nie zrobił, to... To się nic nie stanie złego raczej. No, więc poruszanie się i poczucie bycia w ciele jakiegoś gościa jest bardzo słodkie. Drepczę sobie jak złodziej, jest bardzo miłe. Tu jest to włamywanie się, ono podobno jest skopane. Czy to jest właściwie nie tyle włamywanie, co wyłamywanie. Oczywiście to jest w 100% teraz liniowe, nie? Czyli nie mogę nigdzie tam pójść. I faktycznie się zamyka. Dobra. Tu są tak. Zasłonki, jest liniowość, bo w te drzwi nie mogę przejść. No jak mówię, to jest prolog. Prolog jest po to, żeby człowieka zmęczyć. Ale zrobili takiego. Czy gra obsługuje pada? Tak, oczywiście. Wyszła na konsolę. Nie wiem, może mi się uda jeszcze wymusić grę na wersję na PS4. Bym sobie z chęcią porównał. Taki wygląda na nagły ruch. Tylko teraz pytanie. Skoro gra mnie zwolniła, to automatycznie moje ruchy... Bo na przykład jak grałem poprzednio, grałem bez tego spowolnienia ruchów. I to tempo było automatycznie automatycznie tempem skradania się. W tym tempie się skrada. Teraz skradanie wygląda tak. Czyli tak jak bodajże w Złodzieju Dwójce, gdzie tam doszło do takie ultra wolne składanie się, gdzie nie było w ogóle podstaw, by nas usłyszał przeciwnik. To jest fajne, takie zabawy ze składaniem się. Podejrzewam, że na padzie jest normalnie, bo się pojawia ten, wibracja, tu musimy widzieć, co jest w tej kropeczce, no i tutaj jest przełącznik. To są słodkie detale. To nie jest nic, żadne wyzwanie dla umysłu, ale jest po prostu miłe. O, jak się źle cepnie, to się tam bulwersuje gra i robi się głośny odgłos. Tyle. Dużo jest takich pokazówek czasami, ale na stówę w prologu, one bardzo denerwują. Czy da się to zasunąć? No nic, tak to nie jest istotny prolog. Teraz tak. Strzałki, tylko chyba to gra mi dopiero oświadczy niestety. I to będzie już widzę słabe. Nie. Tu są zabawki. Jest. Strzała ze sznurem. Nie mam tego celownika, więc to nie jest tak źle. Care to make a little more noise next time? How else would you know it was me?
Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? I think you haven't changed a bit. Come on, it'll be just like old times. Tak. Mirror's Edge. Nic, tylko przebiec. Garrett, come on. Czy wiesz za swoją opinią? Kwestia gustu. No ja nie grałem w to, coś chciałem sobie powiedzieć. Przebrnie się przez ten cały wstęp i tyle. Glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Can it be both? Come on, let's get Basso his commission. Jak ktoś nie widział zwiastunów, to oczywiście Lachon ginie, więc ten. O! Tu dostajemy klejnot światła. To też można wyłączyć, ktoś jest takim ultra hardcorem. Are you going to use any of those shadows, Lady Lamplight? I was just scouting ahead. I know you always like to go first. Podoba mi się to, takie wyglądanie, bardzo słodkie. Właśnie, nie ma samoczynnego wychylania. W sumie to jest takie sobie, natomiast można się wychylać przylegając do tych, do rogów. I niestety już widzimy, że w wybranych miejscach. Okej, okay, słodko. Nie wiem, po co się ktoś krawędzi za rogiem. Zawsze... Zaraz, trochę bita ściszymy, bo jest, widzę, głośny. No dobra, tu jest tak, że powyłączają strzałki. Niestety to będzie trochę słabe w tym momencie, ponieważ podejrzewam, że muszę chyba iść po prostu korytarzem. Gdybym grał osobiście, normalnie, to bym oczywiście wyszedł gdzieś tu po ścianie, żeby... Wiadomo, najlepiej być na górze, ale tu chyba będzie inaczej. Pytanie, czy oni mnie zobaczą? Szczęśliwie olali i tyle. Znaczy tak, no wiadomo, że mnie to nie zobaczą, bo nie mam alternatywy zupełnie, no ale... Ale mimo wszystko, a ci dwaj... Jak na złodzieja przystało... To oczywiście chciałoby się ich okraść. Teraz tak, czy to dosięgnę do tego? Dobrze, bardzo ładnie. Najwyżej będzie jeszcze raz. Okej. Okay. Prolog. Może nie będę kombinował, żeby nie było ten. Nie było rzezi. Więc tak, ci dwaj mają mnie gdzieś. Ci dwaj... też. Co, realistyczne hejterzy. O, dobra, czyli tutaj pewnie mnie usłyszeli. Ale trzeba iść powoli. Nie wiem, czy nie zmienię tego powolnego chodzenia, bo ono jest strasznie męczące. Ale zobaczymy. Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy mi się nie wydawało, że zdeptałem w kałuże. Ale... Boże. Momencik. Robi się słodko. Ale te tutaj, ta kostka powinna wystawać. Jest tak, oni robią nic. Ci dwaj, tym bardziej.
Może tamten się patrzył w moją stronę. Szczerze nie wychwytuję tego. Dziwnie te nogi tam ustawia w tym tempie, no ale okej, stało się. Dobrze, teraz tylko nie wychodząc z cienia to. Dwa gelda. Tylko geld się jakoś w skomplikowany sposób mnoży tutaj cudowny. I idziemy dalej. Podejrzewam, że tu już nic nie... Dobra, teraz nie będę kombinował. Prolog, no to pewnie trzeba wybaczyć. Czy mogę przejść górą? Nie, oczywiście. O, zapomniałem o przykucnięciu. Też tak swoją drogą przyznaję. Teraz tak, schodzenie. Podejrzewam, że... Nie, spacją się zyskuje. You do still steal, right? I've been stealing since before you could crawl. There's the Garrett I know. How about a friendly wager? Let's see who can take in the most. Przyznam, że nie doczytałem, co ona tam mówiła, ale pewnie jakiś zakładzik, kto więcej ukradnie? Czy coś takiego? Okej. Okay. Czyli kiedy kłócam, wysuwają mi się łapki. Bardzo fajne. Tam pewnie nie wejdę, bo nie mam jakiejś cudownej mocy. Muszę iść tędy. Tyle. R, aby uderzyć pałką. Co nie brzmi? Kogo? I gdzie teraz iść? Doszedłem tutaj. Nie mogę tu wejść, nie mogę tu przejść. I jest drabina, dobra, sorry. A pewnie uderzyć pałką w... Dobra, po cichutku. Zobaczymy zaraz. Ok, ustawiam te drobne rzeczy z głośnością i idziemy dalej. To jest właśnie najgorsze, kiedy się chce grać na takich wysokich poziomach i granie jest dosyć jednoznaczne w określeniu celu. Bo na przykład w złodziejach tych jedynkach nie było żadnych elementów interfejsu. Natomiast... O Boże. Natomiast cele były jasno określone, nie? I można to było zrobić w różny sposób. Tutaj no człowiek skąd mógł wiedzieć, że muszę iść akurat tędy. Tak pewnie bym wlazł... zeszedł na ulicę czy coś takiego. Okej, czy ktoś tu mieszka? O, a tak są wszystkie stare elementy. Zaglądajmy się dziurki od klucza. Tę szafkę może sobie sprawdzę. A w szafie... nożyce... I no tyle. No i ładnie ciemno jest. I tak, kiedy przytrzymam... Okej, ładnie to wygląda. Tak, jak się z tego uwolnić? Lewym, prawym, chyba prawym. Starożytny schemat otwierania. Kręcisz
Pewnie na padzie wibruje, tutaj trzeba się ten... Na PC-tach jest bieda, więc... Trzeba się kierować wzrokiem. Teraz tak, czy mogę nadal patrzeć przez nie? Plus, że po cichu zamyka te drzwi. A, w tym, że nie wibruje na padzie. No to szkoda. Ciekawe, czy drzwi się zamykają same, czy nie. Tu chyba nic nie było. Tu też bieda. Teleskop. To przeszukiwanie jest bardzo fajne. Takie animacje są bardzo słodkie. Dziennik podglądacza. Tylko jak go sprawdzić? Wczytaj ostatni zapis pod tabem. Nie wiem, jaki jest interfejs. Kałamarz. To jest tak, że w tym prologu dużo rzeczy się pojawia z czasem. Tak samo jak nie wiedziałem, że można skakać, to w sumie spacja tutaj robi za jakiś taki klawisz klucz. Pierścień. Pierścień na wypasie. Szkoda, że nie ma opcji przygaszenia świeczki, kiedy wraca. Tak, szkoda, że to nie jest zrobione fizycznie. Że na przykład te świeczki, nie wiem, możemy dmuchać, zapierdzieć je na śmierć, coś takiego. Albo zdmuchnąć strzałą, to by było fajne, no ale niestety. Szkoda, że autorzy nie poszli jakąś taką nową drogą. Yeah, those gabble wings sound delicious. Aha, nie można oczywiście spać teraz. Ciekawe, czy będzie tak samo będzie cały czas, że nie będzie się można zabić w prosty sposób. Znaczy, w sumie jak to ma nic nie zmieniać, to jest spoko. Jak udałoby się spaść i zejść na ulicę, to byłaby wielka szkoda. Dobrze, jestem tu. Jak się gra normalnie, czyli się włączy punkciki pokazujące gdzieś, to oczywiście pokazuje, co to trzeba zrobić. Natomiast ja... nie wiem. Te podpowiedzi można na ekranie wyłączyć, prawda? To tutaj przytrzyma i tak dalej. Ja wolę wiedzieć, co zrobić, bo tak są jaja. No tam ludzie na czacie mówią, że można się zabić, więc spoko. Czemu tego nie mogę wziąć? Myślę, że to jest wartościowe. A, ze szkła. Może diament? Podglądaj. A, nawet kurde, wszędzie można podglądać. Ten obraz, nic tu nie ma. Szafka. Są różne teraz opinie co do czasu tej gry. Akurat recenzje się zgadzały, że ponoć jest długa, ale... Ja w nią będę grał bardzo powoli, jak to w złodzieje, żeby kurde określić wszystkich tych ludzi na maksa, więc trochę mi to zejdzie. Szkło jest dziwne. A, w sumie to było otwarte już. To może tak zostawmy. Książka. Ciekawe, czy można będzie czytać książki. To było fajne w oryginale. Już nie pamiętam, że. Czy z myślą, ale chyba były jakieś czytanie książek. Jaki poziom trudności? No, ustawiłem sobie kilka rzeczy. Okej, pokazówka. It's what you steal. And how you steal it. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at North Crest. Dajmy trochę głośniej te dialogi. Jest ten Basso. To jest w ogóle chyba jakiś duchowy spadkobierca, tak jak Deus Ex. Nie, bo Deus Ex był prequelem. A to jest coś w stylu duchowego spadkobiercy, tak? Czy to jest coś po tych pierwszych trzech częściach? It's the Baron's mansion.
won't be easy. Worried? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. Loading? Tak. Tam ludzie mówią, że to jest reboot. Aha. Okej, okay, niechaj będzie. That's a lot of guards. They're definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Dobra, co tu chciałem dodać? And we can't frigging see without it. Ah, you're off and on all the time. So you can't fix it? Do I look like an engineer to you? None of the staff can keep up with all his lordship's experiments. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. Podobno walka jest trudna. To znaczy, w bezpośrednim starciu Garrett dostaje po dupie i to jest bardzo dobre, bo w oryginale dało się wszystkich bez problemów wyrżnąć. Nie mówię to szczerze. Co jest? Wciśnij spację, poruszając w tym kierunku, zrobić w ślizgu. Okej, okay, ślizg. Tylko jak rozumiem co? Mogę to zrobić... Ten ślizg jest taki podejrzany. Jest fajny, ale może być predefiniowany. O, ktoś tu zostawił kieliszek. Ciekawe, czy to realistyczne. Zaraz, tylko poprawię sobie czad, bo mi gdzieś zniknął i jedziemy dalej. Czy to jest ten sławny złodziej? Tak, ktoś teraz dołączył, to jest ten sławny złodziej. Czy mogę mu coś zrobić? Pewnie tak, ale olejemy to. Ale zaraz, czy mogę mu coś tu wyjąć? Nie, bo mi się wyświetliły informacje. W sumie nic z czego nie ma, więc lepiej je zdejmę. Ładnie się wspina. Takie poczucie, jak powiedziałem, bycia w tym ciele złodzieja jest fajne. Zejdź strażnika od tyłu. No niestety muszę to zrobić. Jak bardzo bym nie lubił, to muszę go tutaj zmolestować. To jest słabe. A, w ogóle kiedy kucam, to się automatycznie chodzę powoli. Okej, to było bity, tam był drugi koleś. Nie ogarnąłem. We can't let the Baron's guests see this thing giving out, and we can't frigging see without it. No, to jest właśnie problem, kiedy gra nie jest liniowa, nie? No, wtedy każą mi zabić strażnika, no. Średnio mi się to chce robić. Tyle. Że ślizg to podstawa w tej grze. Właśnie to jest to, że wszyscy już to grali. Na easy teraz cwaniakują. To mi się wydawało, że było dwóch kolesi. A nie, bo to jest ten Lachun. Okej, okay, dobra. Czy wziąłem ten hajs tam? No i jeszcze z tym. Prolog. Bronson, over here. Huh? Help the new boy, will you? He's been trying to light a fire basket for 10 minutes. What am I, his father? Go on, before he sets fire to himself. Dobra, i co teraz? Czy gra mi coś tutaj chce powiedzieć? To rozglądanie mi się podoba, nawet bardzo. To jest fajne. Lubię taki mocny punkt oparcia. I to gwarantują mi te takie krańce. Dobra, nie idę tam do niego, bo to pewnie się źle skończy. Natomiast przejście tu wydaje się być spoko i logiczne. Jak wciskam kontrol kucając, to też w ogóle się nie porusza, czyli okej, to jak zgodnie z tym, co mówiłem. Kucanie to jest automatycznie najszybszy, najbardziej delikatny sposób poruszania. Okej, tylko jak przejdę po wodzie, to mnie wykryje, jak rozumiem, więc
Co gra mi chce powiedzieć w ten sposób? Żebym tędy nie przechodził, żebym szukał innej drogi, żebym co? Teraz padę, widzę, że padę. Okej, szkatułka. Tam, jak rozumiem. W oryginale ciężko było chybić. Zobaczymy, jak jest tutaj. Okej, ile mówisz, że lepiej się gra na padzie? Że co? Że na padzie jest wykrywanie czułości, że można chodzić wolniej i szybciej korzystając z pada? Jakby takie coś było, to byłoby fajne, ale szczerze wątpię. Ile trwa prolog? Nie mam pojęcia. Tu będzie pokazówka, bo to widziałem akurat. To zgłoś, dajmy trochę głośniej. What? I need to take him down quickly, quietly, and alive. No. Jest przytulanie strażników. What the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. He was a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? It means I don't kill without thought or good reason, and I don't get paid for it. So basically it's okay when you do it, but not me. I see. I get it. But you know that guard? He's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually long gone. Czy my wiemy, że ją coś tam wessa? Mamy oczywiście podejrzenie, że ona nie zginie, tylko potem wróci i tak dalej. W sumie też oświetlenie nie wygląda źle. Okej, okay, więc tak, jest przytulanie strażnikami. Teraz tylko podstawa, żeby ta gra była zajebista, jest. Bo bardzo mi się podoba, jak się chodzi tym Garrettem, to, że on jest powolny, jak człowiek i w ogóle. Chcemy teraz tylko, żeby misje były fajne. A jak nie będą fajne, żeby, nie wiem, dali fanowskie misje fajne. Pochowajmy to niestety. Zasady mówią, nie zostawiać się tych pajaców w tym miejscu. Jak ktoś grał w oryginale, to niestety były jaja z tymi ciałami, żeby robić składowiska. To takie zasady trzeba mieć. Nie wiadomo, czy ona zginie. Ją wesce jakiś wir. To było na zwiastunie. Odbicia gorsze niż w... Killzone Shadowfell. Dobra, jest foch. If you're so eager to leave, maybe I should go first. To zaraz sprawdzę pada, bo skoro jest tyle tutaj dobrych opinii, że pad jest lepszy, bo faktycznie klawiatura jest, no niestety. Jak to by ładnie ująć? Skokowa, nie? A tam możemy płynnie zmieniać kierunek. To może być lepiej, sprawdzę chwilę. Relying on that clause holding you back. Okay. Naciśnij E. Okay. Skrzynia, wybieramy rzecz i ekwipunek się pojawia. Przytrzymaj O. Albo zero. Dobra, zero.
Teraz tak, gdzie będzie najtrzeźwiej rzucić? Przed niego, żeby się po prostu odwrócił. Kusimy, żeby go czepnąć, ale... O. There. That's where he is. I know it. Nie wiem, w ogóle z ciekawości. Widziałem tę grę na przykład u Sinbada na jego streamie i u niego była dużo jaśniejsza. U mnie jest całkiem spoko ciemność. Wiadomo, jak wchodzimy w ciemność, to się rozjaśnia nam się widok, nie? No bo oczy się przyzwyczajają, że tam gry teraz symulują ten efekt bardzo fajnie. Natomiast jest całkiem mroczno. Spoko. A, teraz tak. No dobra, zrobiłem to i co teraz? Pewnie tutaj muszę być. Czy można ją przejść bez dotykania? Tak, jest tryb, że w ogóle nie mogą się pokapować. Więc... spoko. Czy tryb? No ustawia się to i tyle. Ring the frigging bells. If you keep pacing up and down, you'll wear through those new boots. It's my girl, sir. She's presenting me to her father. He doesn't know I joined the watch. And? City watch means honor and respect. The thing is, sir, he believes that ratsack rumor about us being on the take. Oh, does he? Then you pull his frigging nose out of his arse, right? Sir. Tam sercie poleciał włączyć wskazówki na hadzie. Może sobie włączę, na razie nie potrzebuję. Bo jeszcze nie pokazałem kilku innych rzeczy w sumie. Opcje są rozbudowane. Jak ktoś tam lubi dłubać w ustawieniach, to powinno chodzić każdemu. Natomiast są fajne rzeczy. Wskazówki nawigacyjne wyłączyłem. Włączyłem wskazówki interakcyjne, żeby widzieć, czym się wciska. Bo nie znam klawiszologii, gram pierwszy raz. Znaczniki punktów orientacyjnych wyłączyłem. Ikony zagrożeń. To jest to, kto tam teraz polecał, żeby włączyć. Wskaźniki zdrowia. No nie będziemy z nimi walczyć, więc nas nie obchodzi. Minimapa jest. Obrót, tak nie ma, to nie informacje z celownika. No to tak, no nie mam zamiaru tam, kurde, uczyć się rzucać, prawda? Aktualizacje dziennika. Są oznaczone, nie wiem jak włączyć dziennik tak naprawdę. Powiadomienia w podniesieniu. Dzięki temu likwiduję problem znany z metra, że nie wiedziałem, co podniosłem. To było szczytem debilizmu. Klejnot światła. No to chcę wiedzieć mniej więcej, czy jestem wykrywany, czy nie. To jest gra, to że go nie widać, to oczywiście bzdura, nie, nie ma takich ludzi. Więc konwencje trzeba tutaj oceniać na podstawie tego, co mi gra. Jak mnie gra informuje? Podświetlenie obiektów. Wyłączyłem to, bo skoro mam informację tą taką kontekstową, to mi to wystarcza. Błyski łupów, no życie, nie będę wiedział, co tam jest. Aktualizacje miejsc. Słodkie wyłączyłem i wskaźniki, jak działają. To jest super. Dużo osób się nad tym spuszczało i jestem jedną z tych osób. Bardzo mi się podoba, że mogę to ustalić. Są takie małe, wnerwiające rzeczy, które psują na przykład komuś. Ktoś nie lubi interfejsu, może go wyłączyć. Etc, etc. Teraz nie wiem, co zrobić, ale... okay. Purysta. Tak. Hitman był tego dobrym przykładem. Ciężko zrobić grę, która... Hitman był, kurde, miał kilka fajnych misji, ale kilka też bardzo złych. Ale tak, ojca i syna. Czy zostałem jakieś butelki? Nie, bo nie zabrałem sobie ich. To popełniłem błąd, można to było wykorzystać. Nie wiem, to chyba nie będzie się jakoś mnie tam dopychał. No, więc to jest okej. Okay. No, jedyne, o czym mogą być bulwersy na tę grę, to misje, że mogą być skopane. Mogą być tak, jak będą takie jak te, liniowe tak obleśnie, to mnie krew zaleje. Chociaż to jest fajne, no, w Splinter Cell 1 taki był, 2 taki był, jak na skradankę będzie słoko, tylko złodziej to tam coś więcej, nie? A, tak. Mam nadzieję, że nie będzie chciał ich zapalić. W sumie nie wiem jak to działa. Ciekawe, czy mordy mają jakieś ładne. I zobaczmy, co tu jest. I w sumie po co ja tutaj przyszedłem? Nie podglądaj, tylko tu był kuferek. Tak? Czy mi się już zdawało?
Teraz tak. Na to pewnie. Tutaj. Jak pójdzie, to zobaczymy. Ach. Dobra, powiem szczerze, że nie wiem, gdzie mnie gra teraz chce wepchać. Czy po tym mogę chodzić, czy po tym? Czy po tym? Nie, po tym nie, po tym nie. Że tekstury mogą być lepsze. Tak, są dziwne. Ale są teselowane, bo wystają te kamyczory. To ja tylko, że tak, no włażę tu i muszę przyznać. Znaczy, jakby się włączyło, oczywiście, nie wiem, ten tryb... Właśnie to boli, że nie ma jasno określonych celów. Gdzie się teraz muszę dostać, niestety. Ktoś mi się wrócił na górę po drabinie. Teraz, gdzie poszedł ten miły pan? Tam. Kurde, nie czaję tego wślizgu, kiedy on działa, kiedy nie. Dobra, drabina jest tam, więc lepiej niech on... Niech sobie wróci. Co i tam, tak? To jest do rzucania, dobra. Szkoda, że nie można rzucać tak jak w oryginale wszystkim. Strzała wodna, tylko to nic nie zmienia. Jakby go tak sprzątnąć, w sumie będę miał spokój tej eksploracji. Jak się już bawić, to się bawić. No i od razu pozytywniej. Tu jest coś fajnego, jak tamten pójdzie, to sobie to sprawdzę. Jedzie. Ha. To jest, kurde, tryb Hitmana, czyli to się można było niby ukryć, super. Tu była strzałka, tu było to. Dobra, pytanie za milion. Czy będę musiał włączyć po prostu podpis? Gdzie mam teraz do jaska iść? Chyba, że tędy wyjść. Nie, bez sensu. Że tam tutaj w górę jeszcze. A, też możliwe. Niepotrzebnie schodziłem. No ale się poławiłem z nimi i tyle. Jeden trzepnięty zawsze coś. No tak, tu jest przejście jeszcze. No, Elina. Dobra. Jest Ilachon. A w ogóle, czy tu jest tryb z perspektywy, punktu widzenia trzeciej osoby? Tak jak to było w trójce, bo w trójce dodali. Niektórym się podobało. Tak, to jest orientacja w terenie słaba. Niestety nie będę.
będę się wnerwiał. Dobra. Gdzie ja spadłem w tym momencie? Wróciłem do punktu wyjścia. Jego też trzepnę, żeby mnie na przyszłość denerwował. Chociaż ciekawe, że to idzie tak łatwo jak... Kolega zaginął. To samo było w jedynce. Nie można tak zrobić gry, gdzie by się pokapowali, że giną mi znajomi, bo to by wszystko zniszczyło. O. You're worried I might beat you to this thing? I'd share, probably. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You can kill faster and make mistakes faster, I get it. You're not in control. That's why I'm better. Deal with it. Kobieta złodziej, to zrobię możliwe? Nie, mi się wydaje, że nie. O, ukradnij szpon Erin. Dobrze. Przejdź tylko ten prolog i będą lepsze czasy. Yes. I think we'll do it without this. To chyba to. To jest pokazówka. I'm guessing that's what we're after, the primal stone. Robes. Robes are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldous, present the keys. This burn, Northcrest. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Semla and Strakakan. Skermamakana. Come on. Let's go down there. This will be fun. No. We're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you're not. Ah!
No ej. Takie tam... Pokazówka im średnio wyszła. Bo coś mogło jakoś się ładniejszym akcentem to skończyć. No ale okej. Fabuła. Spoko. Okej, to zaraz, tu sobie zrobię szybkie cięcie. To był prolog i teraz będzie właściwa gra, wreszcie.